Nimfy morskie. Pewnego razu na łące pełnej dzikich kwiatów nieopodal Lazurowego Morza mieszkały dwie morskie nimfy. Tam zbudowały swoją wieżę ze skorup, koralowców i muszli. Żyły szczęśliwie, podziwiając ze wzgórza morze, zachody słońca, mewy unoszące horyzont. A kiedy zapadała noc, rozgwieżdżone niebo i po nim schodzący do morskich kąpieli księżyc. Mnie fascynuje przede wszystkim umysł w człowieku, tak. Jest nieograniczony. Jego wizjonerstwo potrafi zachwycić. W ciągu jednej chwili możesz zrobić wszystko, możesz... Ale możesz też zrobić tak, nie? Ostatnio rozmawialiśmy o jego twórczości i zapytałam, co jest trudniejsze, czy ubieranie myśli w słowa, czy w muzykę? I powiedział, że jednak trudniejsza jest poezja. Nie wyobrażam sobie Aresa tylko jako poety albo tylko kompozytora. U niego to płynnie wszystko się ze sobą łączy. Ares, człowiek renesansu, artysta, który mnie ujął przede wszystkim wspaniałym spojrzeniem na jazz. To jest jeden z nielicznych, który pięknie solowo gra komedę. Z jednej strony te korzenie greckie i te wszystkie naleciałości muzyczne z południowej Europy, ale z drugiej strony on ma serducho takiego romantyka i to wszystko, co robi solo, w duetach, kwartetach i we wszystkim, co robi, jest chyba najcudowniejsze. Co dwa tygodnie zarzuca mnie nową melodyjką i mówi, z tego będzie płyta. No. Bardzo fajnie. To co, stoi? No stoi, to, super. To, wiesz, to będziemy tak realizować. Bombo klat. Pracujemy już z Aresem 14 lat. Ja realizowałem projekty okładek oczywiście. Okładki płyt były zgłaszane do konkursów najlepszych okładek. Oczywiście za muzykę Ares otrzymywał nagrody krajowe i zagraniczne w Los Angeles i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo fajnie się współpracuje, bo korzyść jest, że tak powiem, taka obopólna. Życie ma dopiero sens wtedy, kiedy mamy pasję, a świat dookoła wygląda jak wielka biblioteka. Możemy wyciągać z półki woluminy różne, pięknie pachnące, oprawione w skóry. Przepiękna podróż, jeżeli mamy tak bogatą bibliotekę. Właśnie sobie przypomniałem, słuchajcie, jak żeśmy z moim wujkiem kochanym, ja się wychowywałem w Delfach, z moim wujkiem codziennie rano o godzinie 6 żeśmy nurkowali, żeby złowić ośmiornicę albo właśnie krewetki, które robimy i takiego humara pięknego tutaj. Udało ci się kiedyś złowić? No. Moim mentorem był ojciec. Ojciec był filozofem światła. On mi zaszczepił wiarę w ludzi, w tworzenie piękna. Żyjesz tak naprawdę, gdy wszczepiasz piękno w drugiego człowieka.
A światy poezji i muzyki się łączą, są właściwie nierozerwalne. Bo chodzi o akustykę, o brzmienie dźwięku, o brzmienie słowa. Pierwsze prace studyjne zaczęły się u was, u wujka. Dzięki wujkowi przecież nagrałem pierwsze płyty. Wujek kupił fortepian. Ty jesteś taką niespokojną duszą. I tak pamiętam z tego, że twoim marzeniem było jeszcze coś więcej zrobić, tak? Chciałeś, wiesz, dotknąć jeszcze innej muzyki. I widzę, że realizujesz te swoje marzenia i to jest fantastyczne, że robisz to, co kochasz. Oprócz tego, że jest tam muzyka grecka, są poezje, piszesz książki, tłumaczysz, no i bajki. A ja jestem bardzo ciekawa, czy wujek na początku waszej tej pięknej współpracy miał jakąś złotą myśl dla Aresa? Tak, oczywiście. Trzymać sztamę z wujkiem. I zobacz, jak fajnie ta gitara. Teraz w przestrzeni było właśnie, żeby taka moc była na początku. Około 300 godzin, wiesz, nad tym albumem Utopology. No, nie? To... I zobacz, jak fajnie klip, zobacz, co się dzieje teraz. Nie? Drzemy nieraz koty na siebie. Wolniej, głośniej, ciszej. Zrób tak. No ale to wszystko potem są tego efekty. Także niebawem będzie świetna płyta. Pamiętajcie, zapamiętajcie nazwę. Utopology. Płyta ukaże się bodajże w marcu. I wiemy, że płyta nabroi w świecie muzycznym. Pewnego razu żył sobie bardzo dziwny król. Ten król byłby szczęśliwy, gdyby nie zawładnęła nim uporczywa mania. Pragnął stworzyć coś tak drogocennego, że nie można by było tego kupić, by kosztowało tyle, co cały świat. A dla ciebie, w twoim życiu, co stanowi największą wartość? Bycie częścią życia bliskich, możliwość przeglądania się w źrenicach ukochanej osoby i to, czego życzę wszystkim, aby spoglądając na siebie w lustro stwierdzili, że fajnie być sobą.